Zastanawialiście się czasem, co zapewnia budowlom ich wyjątkową wytrzymałość? Pokażę Wam dzisiaj doświadczenie badające zbrojenia, czyli jedną z technologii właśnie do tego służących. Listę wszystkich rzeczy potrzebnych do wykonania doświadczenia widzicie na ekranie. Foremkę dokładnie smaruję wazeliną, aby później łatwiej było wyjąć belki. Następnie z prętów stalowych oraz drutu wyplatam zbrojenie. Moje zbrojenie jest gotowe. Może nie jest zbyt piękne, ale mam nadzieję, że się sprawdzi. Rozrabiam gips z wodą i napełniam nim pierwszą foremkę. Drugą foremkę napełniam gipsem do połowy, a następnie umieszczam w nim zbrojenie, po czym przykrywam je pozostałym gipsem. Teraz zostawiamy gips do wyschnięcia. Witajcie ponownie. Gips już zasechł. Możemy sprawdzić wytrzymałość belek. Wyglądają nieźle. Sprawdźmy, ile wytrzymają. Przygotowałam proste stanowisko pomiarowe. Moje belki będę kłaść na poręczach krzeseł. Na każdej z belek zawieszę wiadro i będę obciążać je butelkami z wodą. Tutaj mam butelkę o pojemności 0,33 litra i 1,5 litra. Zaczniemy od kontroli. Teraz sprawdzimy, jaką wytrzymałość będzie miała próba badawcza. Z fizyki wiemy, że gęstość wody wynosi w przybliżeniu 1 kg na litr. W łatwy sposób możemy w takim razie wyliczyć, że nasza belka bez zbrojenia wytrzymała obciążenie 1,83 kg. Belka ze zbrojeniem wytrzymała obciążenie prawie 5 kg. Jest to ponad 2,5 raza więcej. Dlaczego tak się stało? Na zawieszoną w taki sposób, jak w naszym doświadczeniu belkę, działają głównie dwa typy naprężeń. Od góry naprężenia ściskające, na dole rozciągające. Te dwa rodzaje naprężeń razem to zginanie. Gips, podobnie jak beton, ma dosyć dużą wytrzymałość na ściskanie, ale małą na rozciąganie. Dlatego belka bez zbrojenia szybko pękła. Zbrojenie wykonane jest ze stali, która ma dużą wytrzymałość na rozciąganie, dlatego przejmuje od batonu, a w naszym przypadku od gipsu, naprężenia rozciągające. To dlatego w przypadku budynków i mostów z betonu zazwyczaj stosuje się zbrojenie. Jeśli się Wam podobało, zapraszam Was do oglądania innych naszych filmów. Do zobaczenia!